czemu tam jest taki hałas akurat teraz? Pierwsza sprawa, to na początek, bo żeby wiadomo, bo kto do was mówi, że tutaj Michał, co bez soku życie całe ćwiczył, 23 lata treningu na siłowni, a dzisiaj poruszymy temat, na który wszyscy czekaliście. I dzisiaj w końcu nadszedł ten dzień. Testuję jeszcze, tak off-topicowo dodam nową metodę nagrywania. To znaczy, może nie jest to zbyt interesujące, ale być może jest to metoda przełomowa, więc warto o niej powiedzieć. Więc chodzi o to, że nie poszedłem do toalety. Zawsze jak wypiję kawę, też nie myślcie o jakichś takich rzeczach brzydkich, że siku nie poszedłem po prostu po kawie. Jestem taki, że po prostu mnie ciśnie trochę, nie? Ale dzięki temu, jak człowieka to... Dlaczego to jest tak? Jaśniej zróbmy. Jak człowieka tak trochę, to wiesz, energii dodaje. W sensie, że mam motywację do tego, żeby szybko coś powiedzieć. Mądrze, żebym nie musiał tego nagrywać ponownie. Dzisiejszy temat filmu. Dlaczego nie warto brać diety od większości tych wszystkich, wiecie, influencerów, tych wszystkich osób, które posiadają takie, wiecie, duże kanały jakieś tam profesjonalne na YouTubie, oparte właśnie o tematykę tą taką, o... siłownianą budowy sylwetki. Co więcej powiem, nie warto też korzystać z porad, które znajdziecie w różnego rodzaju gazetkach, poradnikach czy na stronach internetowych. I absolutnie są od tego wyjątki, jak najbardziej tak, ale większość, myślę, że mógłbym powiedzieć tak z taką dużą dozą pewności, że 90% tego całego materiału i tych ludzi, którzy prowadzą właśnie te wideoblogi, czy te strony, czy piszą artykuły w gazetkach, 90% tych osób, bo to mówimy teraz o ludziach, to są osoby nieodpowiednie dla osób, które chcą mieć jakiekolwiek efekty bez picia soku. Treningowe, dietetyczne, nie ma to żadnego znaczenia, już wyjaśniam dlaczego, więc jeżeli ty w swoim życiu coś robisz przez wiele lat, no to nabywasz doświadczenia i na podstawie jakichś tam błędów, wiesz, porażek, ale też sukcesów, możesz po jakimś czasie stwierdzić, co jest dobre, a co jest złe w tym, co robiłeś. I jeżeli ty na przykład jesteś kierowcą na torze wyścigowym, nie wiem, jakimś NASCARem, wiesz, tam jeździsz sobie te kółeczka, tylko jedną trasę masz po prostu cały czas gdzieś tam, jeździsz, no znasz tor po prostu, wiesz, to okej, jesteś dobrym kierowcą, ale jeżeli ciebie dadzą w jakiegoś offroada i dadzą ci ten samochód taki, wiesz, z tego NASCARa, no to ty tam za bardzo, wiesz, nie powojujesz, nie będziesz pierwszy na mecie i nie będziesz wiedział, jak najszybciej tam, wiesz, dojechać, jak tutaj, wiesz, kiedy bieg zmienić, kiedy gazu dodać, jakie prędkości są, no wiesz, na jakichś takich offroadowych rzeczach po prostu byś sobie nie poradził, tak? To jest jakaś specjalizacja. I teraz masz tak, osoby, które piszą większość tych artykułów, czy rozpisują wam diety, bo dużo osób na pewno ma z tym problem, że wiesz, że przychodzisz do takich profesjonalistów. Ja już pomijam to, że osoby, które mają jakieś tam, wiesz, nie wiadomo ilu tych subskrybentów, znaczy subskrybentów, mówię, podwładnych, podopiecznych. To są osoby, które robią masowo wszystkie te treningi, rozpisują. Czyli na przykład zgłaszasz się do kogoś takiego, załóżmy to jest X, i ten X to jest jakiś tam kulturysta, którego kojarzycie, znacie i on bardzo dobrze wygląda, to nie można absolutnie mu tego zarzucić. I ciężką pracę w to włożył i to też nie można absolutnie tego negować. Ale to jest ktoś, kto całe życie robił coś innego niż ty, wy chcecie robić. I tacy kulturyści na podstawie tego, że oni tam gdzieś są znani, promowani, wiecie, no to tak działa ten świat influencerski, że jak coś tam ten, no to cię ktoś promuje, oni tak między sobą to wszystko działa. No i dzięki temu te osoby mają bardzo dużo podopiecznych, w związku z czym wszystkie treningi, które oni rozpisują, czy tam te diety, to będziecie mieć fartę, jeżeli w ogóle ta osoba tym treningiem czy tą rozpiską się zainteresuje, jeżeli nie będzie miała jakichś tam swoich osób, które się tym zajmują, które no niekoniecznie gdzieś tam, wiesz, mają to doświadczenie, no to mogą być jakieś chudzi ludzie albo grubi ludzie i mogą wyglądać gorzej niż wy, którzy chcecie iść w stronę lepszej sylwetki, no więc jak ktoś taki wam może pomóc. Więc już farta będziecie mieli, jeżeli idąc do takiej osoby traficie
Znaczy, po prostu jeżeli to ta osoba będzie się wami faktycznie zajmowała, bo w większości są to jacyś tam pracownicy, którzy działają na podstawie oczywiście jakichś tam wytycznych tej osoby, ale generalnie są to pracownicy, którzy też są odsyłani w razie czego nie do tej osoby, ona nie daje rad tym pracownikom, tylko odsyłani są do jakichś materiałów w internecie, które te materiały są pisane również przez tych profesjonalistów na podstawie tych doświadczeń profesjonalnych przy użyciu picia soku, czyli wszystkie te, większość, prawie wszystkie materiały, które znajdziecie w internecie, czy w jakichś gazetkach kulturystycznych, czy rozpiskach treningowych, to są wszystko materiały tworzone przez osoby lubiące pić sok. I wiecie, i to jest coś innego, dlatego że wy chcecie trenować naturalnie, jesteście taką normalną, zwykłą osobą. I oczywiście do takich osób przemawiam tutaj, bo no, ja taki jestem, więc mówię w stronę tych osób, bo no, mam świadomość, że no, te osoby z kolei, które lubią pić sok, no to nie będą tego kanału oglądały, no bo po co miałyby to robić, skoro no, ja z kolei nie byłbym w stanie nic ciekawego im przekazać, bo ich metody treningowe są, muszą być inne, odmienne od tych, które no, ja stosuję, tak? Macie farta, jak już traficie do takiej osoby i ona faktycznie będzie się wami zajmowała, ale tak czy inaczej, raczej w tym przypadku dostaniecie jakąś stałą rozpiskę, czyli nie coś ułożonego konkretnie pod was, tylko coś, co już sobie gdzieś tam ułożył, bo on ma tylu podopiecznych, że po prostu nie miałby czasu każdą osobą się zajmować, tylko wiesz, wysyła, kopiuj, wklej no i bierze za to grube pieniądze. Tak, bo no ma taką możliwość. Ja absolutnie tych osób nie krytykuję, tylko uświadamiam wam, że tym osobom, które chcą tego posłuchać, tak? No wiadomo, każdy ma swój wybór w życiu, ja absolutnie nie zamierzam nikogo do tego namawiać. Uświadamiam wam tylko, że idąc do takiej osoby, idziecie do kogoś, kto zajmuje się inną branżą niż wy chcecie się zajmować, tak? Bo jeżeli komuś zależy na naturalnie dobrej sylwetce, wiesz, schudnąć, wyrzeźbić się, zbudować troszkę mięśni, ale naturalnie wszystko, no to jeżeli pójdziesz do osoby, która nie robi tego i przez większość życia tego nie robiła naturalnie, bo to jest jakby oczywiste, to po prostu widać po takich osobach. Jeżeli ta osoba zajmuje się czymś innym i ona będzie ci dawała rady w tym, czym ty chcesz się zajmować, to tak jakby dawała ci rady w czymś, na czym się nie zna. Kto mi tu dzwoni i dlaczego na zegarku nie ma powiadomienia? Przeczekajmy to chwilkę. Jeżeli pijesz sok, to na przykład twoja regeneracja wygląda całkowicie inaczej niż regeneracja takiej, wiesz, normalnej, zwykłej, przeciętnej osoby chcącej trenować naturalnie i chcącej jakąś tam dietę mieć. To samo jest z metabolizmem. Twój metabolizm będzie zawsze dużo niższy niż tej osoby, która tam, wiesz, no, działa na innych zasadach. I jeżeli przychodzisz do takiej osoby, która większość życia przy tym spędziła, tak? No bo to jeżeli ktoś zaczyna to robić i zrobił to, nie wiem, taki, wiesz, że trochę się napił tego soku i potem przestał, to tak nie wygląda. Jeżeli on już przestał, to znaczy, że raczej sobie odpuści to wszystko i nie będzie w tym kierunku podążał. Natomiast jeżeli podążył w tym kierunku i przez jakiś dłuższy czas dobrze wygląda, to oznacza, że on robi to latami i że on zdobywa doświadczenie w tej kwestii. Jest taka osoba na YouTubie i zastanawiam się, czy wymieniać, czy nie wymieniać. Patryk. To był mój widz. Kiedyś. Dawno temu, to był mój stały widz. Jego pamiętam z komentarzy i pamiętam, jak on wyglądał, bo no pamiętam po prostu, jak on wyglądał. Patryk nie radził sobie z takim właśnie naturalnym gdzieś tam ćwiczeniem. On chciał ćwiczyć. To był chłopak, który miał zapał do tego i próbował różnych metod, ale no tam mu, nie wiem, nie wychodziło. Nie wiem dlaczego. No ja absolutnie nie prowadziłem Patryka, ani jakiś tam mu, nie wiem, nic nie rozpisywałem. No ale wiem, że mnie oglądał, wiem, że cenił gdzieś tam tą moją twórczość, a w pewnym momencie przeszedł na tą stronę, że dobra, poszedł do sklepu, no i nakupił tego soku i pokazał sobie, ale też innym, jak można zbudować szybko sylwetkę. To, co tam już mówił, wiecie, że jakiś tam hipokryzji teraz, to już nie mówmy o hipokryzji teraz, bo to nie jest temat tego filmu. Inaczej, to, co zrobił, idąc do sklepu i kupując sok pomarańczowy, to też nie było coś takiego prostego, tak? No bo to nie wystarczy. To trzeba też mimo wszystko
swoją pracę w te treningi i w to wszystko wkładać, tak? I w tą dietę. To nie jest tak, że o, już ten i samo się wszystko zrobi. No to też, że szacunek się należy, bo jest wiele osób, które to robią, a nie mają takich efektów. Tym filmem absolutnie nie krytykuję takich osób, żeby ktoś tego źle nie odebrał. To nie jest film krytykujący, tylko to jest film uświadamiający te osoby, które gdzieś tam chcą sobie zadbać o siebie i idąc do takich osób po pomoc, po prostu się zniechęcą, bo dostaną coś, co im nie pomoże. Nie będzie przynosiło efektu i się poddadzą. Po pierwsze, ze względów tych pierwszych, o których mówiłem, tak, że albo to będzie ktoś profesjonalny, kto odeśle cię do swoich pracowników, żeby tylko, wiesz, kosić pieniądze. Jak nawet straci taki ktoś klienta jednego, to przyjdzie drugi. Oni są na tyle znani, że tak czy inaczej cała masa osób do nich przychodzi. Cały czas ten, wiesz, ten wygląd u nich się trzyma. No, za sprawą wiadomo, czego się trzyma ten wygląd. No, wiecie, no ja mogę sobie tutaj napinać się, ale ja nigdy nie miałem szans i szans nie będę miał nawet w zbliżony sposób wyglądać do takich osób. No, to jest jakby oczywiste. Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć. Ale mimo wszystko, no, pokazuję tutaj, wiecie, no, napinam się, no, to, co byłem w stanie zrobić naturalnie przy tych 23 latach doświadczenia, no myślę, że po prostu już albo zrobiłem, albo robię. Ja mam 42 lata już w tym momencie, więc no jestem zadowolony ze swojego wyglądu. I cieszę się, że to doświadczenie, które przez te lata, że sam to wszystko gdzieś tam uczyłem się na podstawie tych właśnie to, co tam pisali, to oglądałem, widziałem, że to nie działa wszystko, że to, co ci ludzie mówią, to nie jest prawda po prostu. I wielokrotnie miałem takie momenty w życiu, że nawet już z jakimś doświadczeniem treningowym czy tam dietetycznym, wciąż pojawiały się gdzieś tam jakieś nowe osoby i kłamały, że one to naturalnie wszystko i mimo tego mojego doświadczenia tam iluś letniego wtedy wierzyłem, zaczynałem znowu wierzyć od nowa, że okej, kurczę, może on faktycznie ma rację, może ta metoda jest dobra, może on nie kłamie, może on naprawdę jest gdzieś tam, wiesz, naturalnie ćwiczy i wszystko i ta dieta i spróbuję. I próbowałem wszystkiego i to po prostu nie działało. No to człowiek się zniechęca, ale jako, że mi zależało na tym, że wiecie, że to jakaś tam taka moja pasja była mała, no to mimo wszystko olewałem temat i jechałem dalej, próbowałem dalszych jakichś tam metod. No i to całe moje doświadczenie, które w tym momencie mam, no to jest właśnie, to są właśnie te wszystkie takie mniejsze gdzieś tam doświadczenia zbierane po drodze przez te lata. Dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie, jeżeli chcecie, wiedzieć tych rad moich, tutaj czasem tam często. Możecie też tam wspierać mnie oczywiście, tylko opcja wesprzyj, podziękuj pod filmem. Tyle, widzimy się następnym razem. Cześć!